Jaki jest wasz ulubiony straszny film? Co ci przychodzi na myśl? Witajcie na WatchMojo. Dzisiaj przedstawimy 10 najlepszych horrorów lat 90. W tym dziesięcioleciu nastąpiło odrodzenie horrorów. Tchnięto w nie nowe życie. Ten odcinek jest częścią serii przybliżającej najstraszniejsze horrory od lat 20. do chwili obecnej. Jeśli ja umrę, ty umrzesz. Numer 10. Candyman. Słyszałeś o Candymanie? To klasyczny obraz, który powstał w okresie fascynacji kina legendami miejskimi. Spośród reszty wyróżniają go dobre aktorstwo i realistyczne plany filmowe. Ale cuchnie. Powstał na podstawie noweli Clive'a Barkera. Virginia Madsen próbuje dokończyć pracę o miejskich legendach. Fascynuje ją Candyman, przerażająco realistyczna opowieść. Uwierz we mnie. Zostań moją ofiarą. Narodzony z tragedii i nienawiści potwór jest poetycką odpowiedzią na Freddy'ego Krugera i wzorcem krwawych horrorów lat 90. Numer 9. The Ring. Krąg. Kolejna miejska legenda, tym razem o tajemniczej japońskiej kasecie wideo, która zabija widzów po tygodniu. Film stał się sensacją i miał miliony naśladowców. Mówi, że umrzesz w ciągu tygodnia. Pojawia się, gdy oglądasz wieczorem telewizję. To pierwszy horror, który dotarł za ocean i spopularyzował japońskie straszne filmy. Ekrany zalała fala takich produkcji jak The Grudge, Klątwa, Shutter Widmo, Dark Water i Pulse oraz ich głównie kiepskie amerykańskie wersje. Historia biednej, wrzuconej do studni Sadako, która mści się z zagrobu, był współczesną opowieścią o duchach, jakiej potrzebował świat. Numer 8. Od zmierzchu do świtu. Mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Nic dziwnego, że udana współpraca Quentina Tarantino i Roberta Rodriguez'a zaowocowała tak świetnym horrorem. Tarantino i George Clooney grają braci przestępców, którzy próbują dotrzeć do granicy meksykańskiej. Szuka was cały Teksas i FBI. Po porwaniu rodziny kaznodziei ukrywają się w klubie ze striptizem. Choć woleliby, żeby zatrzymała ich policja. Uważaj! Okazuje się, że w lokalu poza striptizerkami i członkami gangu są wampiry, które traktują to miejsce jak jadłodajnie. Typowy humor Tarantino. Witaj w niewolnictwie. Nie, dzięki. Już miałem żonę. Numer 7. Dracula. Genialny reżyser Ojca Chrzestnego i Czasu Apokalipsy miał kryzys twórczy, dopóki nie postanowił zająć się najsłynniejszym horrorem. To powód do dumy. Najambitniejsza adaptacja klasycznej powieści, jaką widzieliśmy. Francis Ford Coppola tchnął taką elegancję i gotycki styl w hrabiego Drakule, że widzowie zapomnieli, że oglądają horror. Numer 6. A hipnotyczny występ Garego Oldmana sprawił, iż zapomnieliśmy, że oglądamy film. Jestem potworem. Jestem Dracula. Gdybyśmy tylko mogli zapomnieć akcent Keanu Reevesa. Nie puszczę cię w nieznane. Numer 6. Armia Ciemności. Nazywam się Ash. Jestem niewolnikiem. Ash wraca na trzecie starcie z nieumarłymi. Posłuchajcie głąby. Widzowie uznali zakończenie Martwego Zła 2 za chory żart, ale Ash naprawdę utknął w średniowieczu. To mój huczący kij.
Po udowodnieniu swojej wartości lordowi Arturowi i jego rycerzom, wyruszył na poszukiwanie księgi zwanej Necronomiconem. Ash walczy z demonami i nieumarłymi, wykorzystując futurystyczną broń i naukę. Oraz swoje słynne powiedzonka, by powrócić do teraźniejszości. Nazywam się Ash. Numer 5. Martwica mózgu. To zombie. Oryginalnie wypuszczony w Nowej Zelandii, ten film był krwawym arcydziełem wówczas mało znanego Petera Jacksona. Zanim dał nam Władcę Pierścieni i Hobbita, podarował nam najzabawniejsze i najobrzydliwsze ataki zombie, jakie pokazano na ekranie. Gdy biedną matkę Lionela ugryzło zakażone zwierzę, plaga zombie zaczęła rozprzestrzeniać się jak pożar. Lionel musiał odpierać ich atak kosiarką. Dzięki pamiętnej scenie kolacji i szokującemu zakończeniu, ten film zasługuje na miano kultowego. Numer 4. Szósty zmysł. Oto jak to działa. Czytam w twoich myślach. Stworzenie najbardziej zyskownego filmu roku to nie lada osiągnięcie, zwłaszcza dla mało znanego reżysera i scenarzysty. Nic nie widzę. Na pewno tu są? M. Night Shyamalan został okrzyknięty następnym wielkim filmowcem, gdy ten obraz podbił serca widzów na całym świecie. Widzę zmarłych. Zapadająca w pamięć opowieść o chłopcu, który widzi i pomaga zmarłym, jednocześnie śmiertelnie przeraża i wzrusza do łez. Ten światowy hit otrzymał 6 nominacji do Oscara i jest znany z zaskakującego zakończenia. Nie wiedzą, że nie żyją. Numer 3. Blair Witch Project. Słyszałaś o Wiedźmie z Blair? Najgorętszym tematem roku były spekulacje na temat autentyczności tego filmu. To przerażające, wierzę, że coś w tym jest. Może nadal tam być? Nie chodzę tam. Biorąc przykład z nagich i rozszarpanych, ten film reklamowano jako nagrania zostawione przez ekipę, która zniknęła szukając w lesie wiedźmy z Blair. Nie chcę tego komplikować. Legenda jest wystarczająco przerażająca. To spopularyzowało motyw odnalezionych nagrań, który obecnie jest irytująco popularny w horrorach. Wówczas wszyscy chcieli wierzyć, że to prawda. Ten niezależny horror pokazał światu, jak bardzo można przerazić widzów za niewielkie pieniądze. Kocham was, mamo i tato. Przepraszam. Numer 2. Krzyk. Szykujcie się do obejrzenia filmu. Jakiego? Horroru. Lubisz się bać? Znany jako film, który ożywił umierający gatunek. Krzyk wypuszczono jako satyryczne spojrzenie na horrory i upadek, ale to poważny temat. Podobnie jak w Nowym Koszmarze, Wes Craven wziął spopularyzowany przez siebie gatunek i zmienił wszystko w formule horroru, którą nastolatki znały aż za dobrze. Obejrzyj się za siebie. Za tobą. Ranę, za tobą. Choć początkowo nie wiadomo, gdzie jest granica między szyderstwem a hołdem, każdy fan horrorów powinien obejrzeć ten przerażający film. W twoich snach. Zanim zdradzimy numer 1, pora na wyróżnienia. Jesteś Paula Alamenda?
chciałam ją, a ty ją zamordowałeś. Numer jeden. Milczenie owiec. Jeden z najbardziej uznanych i nagradzanych horrorów thrillerów. Ten zdobywca wielu Oscarów zaskoczył cały świat. Nazywam się Clarice Starling. Możemy porozmawiać? Oparty na powieści Thomasa Harrisa, ten obraz wydaje się prostą historią kryminalną o początkującej agentce FBI, Clarice Starling, ścigającej Buffalo Billa. Pomogę ci, jeżeli ty też coś dla mnie zrobisz. Qui pro quo. Podajcie psychologiczne manipulacje czarującego Hannibala Lectera, a otrzymacie przebój. Zjadłem jego wątrobę z fasolką i popiłem dobry Chianti. Choć Hannibal nie pierwszy raz pojawił się na ekranie, Anthony Hopkins stworzył wyrafinowanego, seryjnego mordercę kanibala, który do dziś budzi grozę. Chciałbym porozmawiać dłużej, ale jem kolację z przyjacielem. Zgadzacie się z naszą listą? Posłaniec wierzy, ty wątpisz. Chcecie więcej? Jaki horror z lat 90. pożyczylibyście wszystkim? Jeszcze raz i opluję twój garaż. Więcej filmów serii Top 10 znajdziecie na naszej stronie internetowej. Tekst Anna Jasiewicz. Czytała Agnieszka Michalska.